Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, zwana dla odróżnienia od świętej Teresy Wielkiej z Awili małym kwiatkiem lub małą Teresą lub Tereską, urodziła się w Alencon we Francji 2 stycznia 1873 roku jako Maria Franciszka Teresa Martin. Była 9. dzieckiem Zeli i Ludwika, którzy w młodości również pragnęli oddać swoje życie Bogu. Z 9 ich dzieci 4 zmarło w dzieciństwie. Wszystkie pozostałe przy życiu córki wstąpiły do zakonów, z czego 4 do karmelitanek w Lizie. Gdy Tereska miała 4 lata, zmarła jej mama. Od tego czasu obrała sobie za matkę Najświętszą Maryję Pannę. Wtedy także cała rodzina przeniosła się do Lizie. W wieku 8 lat Tereska rozpoczęła naukę w szkole sióstr benedyktynek. 25 marca 1883 roku, w święto zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Tereska ciężko zachorowała. Swoje cudowne wyzdrowienie przypisała Matce Bożej. Rok później przyjęła pierwszą komunię świętą oraz sakrament bierzmowania. Gdy miała 13 lat, w Boże Narodzenie podczas pasterki, jak napisała w swoim pamiętniku, przeżyła całkowite nawrócenie. Pragnęła całkowicie oddać się Zbawicielowi, a do przyjemności ziemskich odczuwała wstręt. Ogarnęła ją tęsknota za Bogiem i świętością. Rok później skazano na śmierć pewnego bandytę, siejącego postrach w okolicy. Gdy Tereska wyczytała w gazecie, że przestępca nie chce pojednać się z Bogiem, postanowiła modlić się o jego nawrócenie. W tej intencji podejmowała też umartwienie. Błagała Boga: jestem pewna, że przebaczysz temu biednemu człowiekowi. Oto mój pierwszy grzesznik. Dla mojej pociechy spraw, aby okazał jakiś znak skruchy. Gdy nadszedł czas egzekucji, przestępca początkowo odtrącił pomoc kapłana. Jednak w ostatnim momencie, nim zginął pod gilotyną, poprosił duchownego o krucyfiks i zaczął go całować. Na wieść o tym szczęśliwa Tereska zakrzyknęła: to mój pierwszy syn. W wieku 15 lat Tereska postanowiła wstąpić do Karmelu. Chciała bowiem pójść śladem swoich starszych sióstr, Pauliny, z którą była szczególnie zżyta, oraz Marii. Przełożona odmówiła jej przyjęcia, obawiając się, że tak drobna i młoda dziewczyna nie poradzi sobie w klasztornych warunkach. Wówczas Tereska poprosiła o zgodę biskupa miejsca. Ten również odmówił, ponieważ prawo zabraniało przyjmowania do zakonu zbyt młodych osób. Tereska była tak zdeterminowana, że poprosiła ojca, by pojechał z nią do Rzymu. Był rok 1887, a ojciec święty Leon XIII obchodził wówczas 50-lecie swojego kapłaństwa. Tereska padła przed papieżem na kolana i zawołała: Ojcze święty, pozwól, abym dla uczczenia twojego jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w 15 roku życia. Jednak i papież odmówił. Do Karmelu Teresa została przyjęta dopiero rok później, w wieku 16 lat. Przy rozpoczęciu postulatu podjęła postanowienie: chcę być świętą. Drugie postanowienie brzmiało: przybyłam tutaj, aby zbawiać dusze, a nade wszystko, by modlić się za kapłanów. W 1889 roku odbyły się jej obłóczyny. Rok później uroczysta profesja. W 1892 roku 19-letnią Teresę odwiedził po raz ostatni ciężko już chory ojciec. Jego ostatnie słowa do siostry Teresy brzmiały: w niebie. Teresa cieszyła się uznaniem innych sióstr, dlatego już 3 lata po profesji została mistrzynią nowicjatu. Funkcję tę pełniła aż do śmierci. W swoim życiu zakonnym kierowała się drogą do doskonałości, którą nazwała małą drogą dziecięctwa Bożego. Polegała ona na jak najdoskonalszym spełnieniu wszelkich, nawet najdrobniejszych obowiązków. Mimo młodego wieku cechowała ją olbrzymia doskonałość duchowa. Postanowiła ofiarować się Bogu jako zadośćuczynienie za grzeszników. Była bardzo surowo traktowana przez matkę przełożoną, która uważała, że Teresa lekkomyślnie zgłosiła się do klasztoru. Uśmiech Tereski matka przełożona brała za lekceważenie swojego powołania. Również starsza i schorowana siostra zakonna, którą Teresa się opiekowała,
była wyjątkowo niewdzięczna i cierpka w stosunku do młodej siostry. Teresa jednak z radością przyjmowała na siebie te krzyże i ofiarowała je Bogu. Pod koniec roku 1894 matka Agnieszka od Jezusa, czyli Paulina, starsza siostra Tereski, poprosiła ją o spisanie wspomnień z dzieciństwa. Później napisała również list wyrażający miłość do Pana Jezusa oraz opisała swoje życie zakonne. Te trzy części, trzy rękopisy A, B i C złożyły się później na autobiografię Tereski, opublikowaną już po jej śmierci. Książka nosi nazwę Dzieje duszy i należy obecnie do klasyki literatury duchowej. Oprócz tego była autorką wielu wierszy i znanych modlitw. Już rok przed śmiercią Teresy zaczęły pojawiać się objawy ciężkiej choroby. Gorączka, osłabienie i brak apetytu. Były to oznaki gruźlicy. Pierwszego krwotoku z płuc dostała w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek roku 1896. Mimo tego nadal wypełniała wszystkie swoje obowiązki. Zakrystianki, mistrzyni nowicjatu i opiekunki. Ostatnia zima Teresy była wyjątkowo mroźna, a klasztor nie był ogrzewany. Teresa bardzo cierpiała. Lekarz został wezwany dopiero, gdy jej stan był bardzo zły. Nawet i wówczas Teresa musiała wykonywać swoje obowiązki. Dopiero w lipcu 1897 roku wysłano ją do infirmerii, gdzie 30 września zmarła po kilku tygodniach wielkiego cierpienia. Jej ostatnie słowa brzmiały: chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż. Boże mój, kocham Cię. Tereska przeżyła 24 lata. Teresa z Lisieux została beatyfikowana w 1923 roku i ledwie dwa lata później kanonizowana przez papieża Piusa XI. Ten sam papież ogłosił ją także w 1927 roku obok świętego Franciszka Ksawerego główną patronką misji katolickich. Siostry z Lisieux planowały bowiem otworzyć w Hanoi drugi, po Saigonie, klasztor karmelitanek we francuskich Indochinach, obecnie Wietnam. Tereska była jedną z ochotniczek, które miały tam jechać, jednak sprawy się przeciągały, a w międzyczasie Teresa zachorowała i zmarła. W 1944 roku papież Pius XII ustanowił świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, również drugą, obok świętej Joanny d'Arc, patronką Francji. W 1929 roku w Lisieux rozpoczęto budowę bazyliki pod wezwaniem świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Budowa zakończyła się w roku 1954. W bazylice spoczywają obecnie relikwie Tereski. Zachowało się sporo autentycznych fotografii świętej. W ikonografii święta Tereska przedstawiana jest z Dzieciątkiem Jezus, księgą, pękiem róż albo piórem pisarskim. Jest patronką zakonów karmelitanek, teresek i terezjanek. O Jezu, wieczny i najwyższy kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane i namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej najdroższej krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed skażeniem świata. Dałeś im siłę przemiany chleba i wina, daj im także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich następnie koroną wiecznego żywota. Amen. Święci młodziankowie, módlcie się za nami. Święta Tereso z Lisieux, Mała Teresko, módl się za nami.